Cześć kochani, tutaj Mami w projekcie Denko już majowym i dziś będzie troszkę oryginalny temat, to znaczy kosmetyki, które uwielbiam, ale mam ich dość. Zaromansuję z czymś innym i będę bardzo dzisiaj dużo kłaść nacisk na to, żeby wam mówić, co mam aktualnie za te kosmetyki, żeby nie mówić, że szukam czegoś innego, ale jeżeli mam coś innego, to z chęcią wam tutaj wrzucę zdjęcia albo napiszę, żebyście wiedzieli, co tam aktualnie używam. I też od razu was o to proszę, żeby ta moja recenzja była też poparta fajną waszą recenzją. To znaczy, jeżeli macie kosmetyki, które uwielbiacie, ale po prostu chcecie zmienić, albo ogólnie kategorii kosmetyków, które wam się po prostu przejadły, bo cały czas używacie tego samego, no to koniecznie dajcie znać. Ja no mam wiele teraz takich kosmetyków, przez to, że nie kupowałam dużo, że się ograniczałam i cały czas leciałam na to bezpieczeństwo, to po prostu bezpieczeństwo mi się już przejadło, ale żeby oddać im, że były jednak świetne, że były fajne, albo zaznaczyć delikatne minusy, no to widzimy się w dzisiejszym filmie. Lecimy! Produkt, który jeszcze mam i pewnie kupię ponownie, tutaj nie mam żadnych wątpliwości, natomiast jestem prawie przekonana, że zacznę romans z czymś innym. Szukam, czytam opinie, sprawdzam i dość często od jakiegoś miesiąca poszukuję nowego. Jest to Eveline Liquid Camouflage w odcieniu 02. Pokazując wam go, mam w swojej kosmetyczce jeszcze kolejną 02, która powiedzmy jest jeszcze w 1/3 opakowania. Ja go uwielbiam za to, że jest mega kryjący, że długo się utrzymuje, że można stopniować to, czy właśnie daje lekkie krycie, czy mocniejsze. Można to budować, można dokładać w ciągu dnia, ale ostatnio mam wrażenie, mimo iż go uwielbiam, że nie z każdym kremem mi się sprawdza, że gdzieś tam jest coś nie tak. Nie tak jest z moją pielęgnacją i ja to wiem, zdaję sobie z tego sprawę, ale po prostu mi się znudził. Nie jestem osobą, która przez 2-3 lata może kupować cały czas to samo. Obawiam się, że będzie to taka zmiana, ten kosmetyk plus jeszcze inny z tej kategorii, będę mieć już wtedy dwa korektory pod oczy, natomiast jako korektor pod oczy absolutnie uwielbiam, polecam, do dorwania w Rossmanach za jakieś 19 zł na promocji, jest aż 6 odcieni, jest wydajny, jest kremowy, nie przesusza, wszystko jest na plus. Ja nie szukam kosmetyku mocno rozświetlającego, jeżeli chodzi o okolice pod oczami, tylko naprawdę takiego, wiecie, dającego mocne krycie, utrzymującego się długo, takiego, którego można nosić w kosmetyczce czy tam w torebce i poprawiać w ciągu dnia, i on absolutnie wszystko tutaj spełnia, bo nie zliczę, ile opakowań już zużyłam, ale będę czegoś szukać. Widziałam jakieś tam polecajki z Make Up Revolution, a raczej nie polecajki, po prostu sobie uwzdrowałam, że to będzie dobry korektor, więc jeżeli macie coś kryjącego, fajnego, mocnego, no to koniecznie piszcie w komentarzach, chociaż wiem, że wy wolicie lekkie krycie, lekki, rozświetlający korektor. Jeżeli szukacie takiego jak ja, to ten spełnia u mnie dosłownie wszystko. W stosunku do innych Eveline'ów jest po prostu mega długo utrzymujący się. Bianki z Bielendy to coś, do czego ja wracam po prostu notorycznie i jestem pewna zawsze, że prędzej czy później do nich wrócę. I tak jest właśnie z pianką z Facebooma, pianka do mycia twarzy oczyszczająca. To jest produkt, który u mnie sprawdza się świetnie do porannego mycia twarzy. Wieczorem już niekoniecznie, jeżeli raczej potrzebuję na przykład trzeciego etapu oczyszczania, jeżeli było za dużo oleju, za dużo kremowych produktów i tak dalej, to wtedy się z tym bawię. Natomiast wieczorem już mi się tak super nie sprawdza. Ale pamiętajcie, że ja cały czas używam kosmetyków z wysokim filtrem, więc potrzebuję mocnego oczyszczania. Jeżeli chodzi o poranne oczyszczanie, nie ściąga, ładnie odświeża skórę, fajnie ją przygotowuje pod dalszą pielęgnację, nie czuć go na skórze, nie lepi się, jest wydajny, przyjemna cena, bo około 15 zł bodajże w promocjach. To nie jest już moje pierwsze opakowanie, raczej trzecie czy czwarte. Aktualnie trochę zrezygnowałam z pianek, przeszłam na nową serię Bielendy, tutaj wam może napiszę, jaką aktualnie mam w łazience, jest to żel myjący, za tą będę tęsknić i będę pewnie wracać. Jeżeli chodzi o pianki, nie wszystkie pianki mi się po prostu sprawdzały, więc tą bardzo sobie chwalę. Pamiętam, że miałam jeszcze z tej serii płyn micelarny i on mi zupełnie nie podszedł, ale ta pianka jest naprawdę godna uwagi, zwłaszcza jeżeli szukacie czegoś do porannego oczyszczania twarzy,
gdy wieczorem ta pielęgnacja u Was jest raczej bogata i po prostu nie zawsze wszystko się tam dobrze, wiecie, przemieli przez noc, czasem się trzeba tego pozbyć i wtedy bardzo polecam. No nie demakijaż, raczej takie delikatne oczyszczanie. Jeżeli chodzi o krem pod oczy, to tutaj faworyt może być tylko jeden i tak naprawdę pokazując Wam go, mam już kolejne pakowanie w łazience, kolejne jeszcze w zapasie. Jestem go na tyle pewna, że krem uzdrowisko, krem maska pod oczy i na powieki jest moim absolutnym ulubieńcem zawsze. Dlaczego będę szukać nowego kosmetyku? Dlatego, że chciałabym mieć też coś troszkę delikatniejszego, żeby raz w tygodniu nie dawać sobie właśnie tego kremu maski pod oczy, jeżeli na przykład wiem, że ta skóra jest ogólnie gdzieś przesyczona, albo co ostatnio mi się zdarza, wygrzebuję stare płatki rozświetlające pod oczy, w sensie stare, że dawno temu je kupiłam, ich używam, no to ta skóra już nie potrzebuje takiego mocnego nawilżenia, rozświetlenia, pozbycia się cieni, wygładzenia i tak dalej. Wtedy bym szukała czegoś lżejszego, ale przez, miałam ochotę teraz powiedzieć, wiele lat używałam właśnie kremu maska uzdrowisko, używam go notorycznie, jest aż 25 ml i tak jak mówię, to jest jeden z niewielu kosmetyków, które faktycznie kupuję na zapas. Jak widzę, że jest na promocji, wiem, że zużyję, kupuję aż 2 czy 3 opakowania, bo wiem, że jak jeszcze mój mąż mi go podbierze, to już go praktycznie nie będzie. Czy widzę minus po tylu opakowaniach? No widzę minus. Jeżeli faktycznie mocno mam wypielęgnowaną tą skórę pod oczami i go nałożę, a on się do tego przyczynia, że ta skóra jest naprawdę super wypielęgnowana pod oczami, to rano, jeżeli go zbyt dobrze nie domyję, to wiecie, czasami korektor się gdzieś tam zetnie, czasami się pojawiają jakieś takie zbiory, nie wiadomo czy to kremu, czy to podkładu w miejscach, gdzie był obficie nałożony i to nie robi się od razu, to się robi po kilku godzinach od nałożenia makijażu, a więc wiem, że to jego zasługa i jakby no jego minus, natomiast to jest taki pozytywny minus, po prostu ta skóra nie potrzebuje jeszcze nawilżenia, jeszcze mocnego krycia i tak dalej, a robię to z przyzwyczajenia. Ja z całego serca Wam polecam, ale będę szukać teraz czegoś fajnego, lekko tłustego, lekko ciężkiego, ale lżejszego niż ten gagatek. Uwielbiam. Jeżeli chodzi o kolejny kosmetyk, no to nie będę tutaj owijać bawełnę, bo chyba każdy wie, że Isanę zieloną możesz zamienić na Isanę różową i tak teraz u mnie jest. Pewnie nie widzieliście, ale ostatnio mocno rozjaśniłam włosy, trochę się jeszcze do tego wszystkiego, co tutaj się dzieje, nie mogę przyzwyczaić, mniejsze z tym. Więc Isanę zieloną zamieniłam na Isanę różową, fioletową, jak zwał, tak zwał. Ja tą Isanę uwielbiam za to, że szybko się wchłania, że nigdy mnie nie przetuściła włosów, że mogą nałożyć naprawdę obfitą ilość i nigdy nie będą zlepione, nie będą jakieś zestrączkowane, nie będą się mocniej elektryzować, będzie ten kosmetyk nałożony równomiernie, nie pozlepia mi nigdzie włosów, tylko naprawdę jest wszystko w porządku. Jedyne, do czego mogłabym się po dłuższym czasie dorzucić, to, że jednak on nie ma tej ochrony, jeżeli chodzi o no filtr, jeżeli chodzi o wysoką temperaturę i tak dalej, to tam tego nie ma. Będę wracać, ale ostatnio naprawdę mocno przetrzepałam swoje zasoby kosmetyczne, jeżeli chodzi o no włosy i nie robię zapasów, najpierw zużywam to co mam, będę podmieniać stopniowo i na pewno kiedyś wrócę, bo ja lubię go za to, że on właśnie jest lżejszy niż ten fioletowy, za to go sobie cenię, ale wiem, że większość osób lubi albo ten, albo ten. Ja tak w zależności od potrzeby doceniam wszystkie jego pozytywy, jeżeli szukacie czegoś właśnie takiego lekkiego, lekko domykającego albo macie niżej porowate włosy niż ja, no to ja z wielką chęcią ten polecam i będę go bronić zawsze całym serduszkiem. Następna rzecz to coś, co uratowało moją skórę i tak naprawdę w najbliższych miesiącach pewnie pojawią się buble i wtedy wygrzebię ten kosmetyk, który bardzo uszkodził mi skórę i wiem, że będę w mniejszości, ale miałam naprawdę zapalenie oko ustne po jednym kosmetyku. Wiem, dlatego że za każdym razem, gdy go odkładałam, to znikało po maluśku, ale tak po 3-4 tygodniach. Miałam takiego pecha, że umówiłam się do dermatologa, później ta wizyta została odwołana, bo to było na około świąt. Po prostu wielki problem i sięgnęłam wtedy po to. Jest to uzdrowisko bezolejowy, krem nawadniający na promienną cerę, niezapychający i ja naprawdę nie w każdym sklepie mogę go dostać,
ale muszę go kupić kolejny raz, bo on naprawdę był niezapychający, dla skóry mocno podrażnionej, i tak Wam będę go polecać, dla skóry mocno podrażnionej, takiej, która potrzebuje pomocy, która jest gdzieś tam ściągnięta, która jest w takim stanie, że po prostu nic jej nie pomaga. Ja naprawdę miałam jakiś taki wysyp nie wiadomo czego, skóra mi nie że pękała, ale wyglądała, jakby miała za chwilę wybuchnąć, była zaczerwieniona. No, mnóstwo kosmetyków mi nie pomagało, i to raczej aptecznych, bo wtedy po takie sięgałam. A to uzdrowisko zabrane od mojego męża tak całkowicie przez przypadek załagodziło, wyprowadziło mnie z tego stanu. Przeszłam cały ten stan za każdym jednym razem z tym produktem. Nawilżyło, jest naprawdę bardzo nisko lepiący się, on się bardzo szybko wchłania, a jednocześnie ta skóra jest taka otulona. Nie wiem, czy polecałabym go komuś, kto nie ma żadnych problemów ze skórą, kto ma niesamowicie nawilżoną skórę, ale producent mówi teraz o wydobyciu pełni blasku. Ja bym powiedziała, że to jest wydobycie skóry potrzebującej z tego sakramenckiego złego stanu, niezapchaniu, niepodrażnieniu. Naprawdę marka Uzdrowisko jest chyba tą, która mnie zainteresowała w ostatnich latach, i będę do niej wracać. Jeżeli chodzi o tą serię, ja ją zastąpiłam teraz serum z taupy. Wiem, że krem a serum to co innego, ale takim mocno natłuszczającym, bananowym, i przy tamtym się trzymam. Na niego nakładam jeszcze delikatniejszy krem, a do tego na pewno tutaj wrócę, prędzej czy później. Oby nie, oby w ramach własnego widzimisię, a nie potrzeb skóry. Następny kosmetyk, który został już zamieniony, i ja teraz się już nie bawię we wcieranie wcierek na cały przedziałek na tył mojej głowy, tutaj u szczytu mam zawsze problem, tylko raczej gdzieś tam dalej piłuję strefę grzywki, bo ta grzywka to jest walka od wielu, wielu lat, no odpada, ona się wykrusza, jest z nią cały czas problem, ale wtedy pomagała mi wcierka pobudzająca z Onibio. I ja nie jestem osobą, która opowie Wam historię o tym, jak to codziennie wcieram, nie. Ja wcieram może raz na tydzień, wcieram jak mi się przypomni, od niechcenia, gdzieś tam palcami na chwilę, nie mam do tego specjalnej maszynki, rączki i tak dalej. Natomiast podziwiam za to, że jest bardzo, bardzo wydajna, za to, że nie szczypie, nie pali, nic mi nie robiła. I faktycznie zauważyłam szybki wzrost tych włosów i gdzieś tam odrost takich małych baby hairów w strefie grzywki. Nie będę Wam teraz pokazywać nic więcej, bo robię tylko tutaj skronie, że tak bym powiedziała, za kola i strefę grzywki, i to mi zupełnie w zupełności wystarcza. Czy ja widziałam po niej szybszy wzrost? Widziałam. Widziałam, że te włosy rosły zdrowsze, że te włosy rosły szybciej, że było gęściej tutaj, i też kiedy ją odkładałam i przerzucałam się inną, to nie zauważyłam, żeby mi coś tam zaczęło, nie wiem, na przykład wypadać. Aktualnie mam rozgrzewającą z Anwen i tamtą też mocno sobie chwalę, ale jednak ja lubię, jak mi tam, wiecie, nic nie grzeje, nic nie ziębi. Ta jest taka bardziej neutralna i na moje potrzeby w zupełności wystarczająca. Następny produkt to coś, co pojawiło się w takim filmie, który był tylko raz na kanale. Byli to ulubieńcy, których masz już dość, bo są tak wydajni, i wróciłam. Tym razem nie musiałam mieć aż tak tego ulubieńca dość, dlatego że mój mąż się pod niego podpiął i poszło nam już sprawniej, jednak raz szybciej, prawda, w tej sytuacji. Jest to Yanda Hialuronowy Żel Micelarny do demakijażu twarzy. I tak, nawilża, wygładza. Ta skóra jest taka bardziej aksamitna, a jednocześnie nieoblepiona, jeżeli używamy tego kosmetyku. Bardzo ładnie zmywa makijaż. To jest jeden z tych kosmetyków, podczas którego używania mogę zrezygnować z płynu micelarnego. Naprawdę, nie potrzebuję. Ewentualnie gdzieś tam tuż do rzęs. Nie dlatego, że testowałam, ale ja po prostu nie lubię. Wolę po prostu samym płynem micelarnym i gdzieś tam później wodą traktować te okolice oczu, niż bawić się żelami. Ale jeżeli chodzi o zmywanie tego naprawdę odpornego na zmywanie korektora, to poradził sobie zawsze świetnie. Jest niesamowicie wydajny, cena w promocji to jest 18 czy 19 zł za 400 ml, których zużywanie naprawdę poczujecie. Naprawdę trzeba dać sobie czas, żeby go zużyć. I tak jak mówię, jest przyjemny do demakijażu, jest przyjemny do porannego mycia twarzy, zawsze się sprawdza, nie szczypie, nie piecze. W czasie, kiedy ta skóra była mocno podrażniona, nie podrażniał bardziej, wręcz właśnie łagodził, i za to go sobie chwalę. Muszę Wam powiedzieć, że mam teraz tendencję do tego, żeby żele micelarne albo mi tak trochę ściągały skórę,
albo były bardziej wyczuwalne, po prostu mam jakiś taki gorszy czas z moją skórą i to jest kosmetyk, który sprawdzi się zawsze, który z chęcią bym teraz kupiła ponownie, ale mam jeden żel, jeden krem, jeden olejek i to już jest dość. Naprawdę, trzy kosmetyki do zmywania makijażu to jest w świat i nie potrzebuję więcej, ale Wam bardzo serdecznie polecam. Aktualnie mam krem z AA, z tej nowej różowej serii do makijażu twarzy i tamten jest bardziej taki otulający jeszcze, ale tamtemu trzeba troszkę poświęcić więcej czasu, żeby go zmyć, a tutaj zawsze było w porządku. Aha, i przyjemnie się go zmywało, nie trzeba było, wiecie, pół litra wody na twarz wylać, żeby on zszedł, nie, kapka wody z powrotem na ręce i wszystko spływało idealnie. Mogłabym powiedzieć, że kosmetyk, który teraz Wam pokażę, jest takim, do którego nie wrócę, bo już mi się znudził, ale dziś użyłam nowego podkładu, tak się nie robi, i nowego pudru z Rimmela Match Perfection i po prostu wróciłam do domu, zmyłam makijaż i nałożyłam go jeszcze raz, bo porobił mi się taki grudy, nie wiadomo co, ale może trafi do bubli, to wtedy sobie porozmawiamy. Natomiast puder, który zawsze zachwalam, to Vibo transparentny puder do bakingu i tak jak ja zawsze mówię, nie używam go do bakingu, nakładam go więcej na twarz i później po prostu jeszcze raz czystym pędzlem, który nie był w tym produkcie maczany, wszystko ściągam i jest świetnie. Jest wydajny. Cena jest całkiem w porządku, bo za około 20 kilka złotych go dorwiecie w promocji, a jest go tutaj 14 gram. Jeżeli chodzi o to, że niektórych boli serce, jak wygląda moja kosmetyczka, to to jest ten puder, który nie zapiernicza, za przeproszeniem, całej kosmetyczki, całej toaletki, który nie ufajda mi ubrań, kiedy go nabieram. Jest po prostu idealnie, jest tam, gdzie ma być. Sprawdza się z wszystkimi podkładami, tymi o bardziej mokrym wykończeniu i o bardziej suchym. Nie przysusza tych suchych, jeżeli chodzi o bardziej mokre wykończenie, nie przylepia się jak taka mgła, tylko naprawdę otula i po prostu ściąga delikatnie tą wilgoć. Więc z wielką chęcią już dziś pobiegłabym do drogerii po następny egzemplarz, po tym właśnie jak spotkałam nowy rimmel, a mam tylko dwa pudry, więc będzie bolało. Zobaczymy, czy rimmel po prostu wyleci. Ja wiem, że Rimmel Match Perfection, tutaj Wam wrzucę zdjęcie, jest zachwalane, więc nie wiem, co się stało dzisiaj u mnie na skórze. Podkład testuję jeszcze raz i podkład jest na razie w porządku, ale zobaczymy. Któryś z dzisiejszych duetów był na pewno bublem. A tutaj wszystko zawsze idealnie. To jest puder, z którego ja korzystam trzeci czy czwarty rok. Uwielbiam go. U mnie tak nie bieli, ja też mam w miarę jasną karnację, więc nie ma takiego efektu zabielenia. Powiedziałabym, że troszkę bardziej rozjaśnienie, ale niebiała skóra, naprawdę warto wypróbować, a wydaje mi się, że po tych wielu latach jest to raczej już zapomniany kosmetyk. Uwielbiałam Vibo Doll, tą serię limitowaną, ale już go nie ma. Następny produkt to coś, co już go chyba nie mam w toaletce, ale z chęcią bym wróciła, bo aktualnie moim celem takim idealnym byłoby używać tylko kredek, tylko tuszy do brwi i tylko takiego jednego żelu utrwalającego, tak oczywiście naprzemiennie. A jak skończę inne tusze, to na pewno wrócę do Eveline Brown and Go. To jest ta maskara do brwi, która jest wyjątkowa w stosunku do innych na rynku, dlatego że dla osób takich jak ja, które mają rzadkie brwi, słabe, gdzieś w ogóle nie mam tych brwi, jest idealny. Można go ładnie wypracować, ma na tej szczoteczce opiłki, takie powiedziałabym opiłki, może oni inaczej to profesjonalnie nazywają, to znaczy ma po prostu na tej swojej końcóweczce takie no malutkie cząsteczki tuszu, które sprawiają, że tej brwi jest więcej, bo on się po prostu przyczepia do tych moich włosków, sprawia, że są bardziej gęste, nie zachowuje się tak jak inne tusze do brwi, jak w większości się zachowują, że po prostu polepi, zostawi kolor i wygląda to nieestetycznie. Nie, on zagęszcza moje brwi. On utrzymuje się cały dzień, jeżeli nałożę go niechlujnie, a to bardzo często mi się zdarza, wystarczy gdzieś tam przetrzeć palcem czy patyczkiem i jest po prostu świetnie. Bardzo ładnie, naturalnie koloruje moje brwi, ma różne kolory, mówię tutaj o chłodnym i ciepłym. To jest akurat ta wersja bardziej chłodna, ale obydwie sobie chwaliłam. Na pewno z wielką chęcią wrócę, ale
ale muszę po prostu zużyć jeszcze jeden tusz z Logii i jeszcze jeden tusz z Max Factora, taki do brwi kupiony na wyprzedaży, ale do tego będę wracać, bo to jest taki mój pewniak od wielu lat i bardzo serdecznie Wam go polecam. Jeżeli chodzi o następny produkt, który jest już kupiony ponownie, a raczej nie on, ale jego brat, mamy tutaj Rimmel Extra Long Lash. I to jest moje odkrycie końcówki roku, dlatego że wtedy odkryłam całą tą rodzinę tych tuszy do rzęs. Ten bardzo ładnie wydłuża. Naprawdę, to jest tusz do rzęs, powiedziałabym, wiecznie świeży, bo w zasadzie wyrzuciłam go, dlatego że wiem, że już go mam długo, ale to jest kosmetyk, który się nie kończy. On ma raptem chyba 8 ml, tak, 8 w opakowaniu, a są takie, które twierdzą, że mają 10, że są takie, które mają 12, a po prostu wysuszają się, wyglądają nieestetycznie, a ten wydłużający naprawdę wydłuża. On w stosunku na przykład do innych tuszy do rzęs, tak jak Maybelline Lash, wiecie, o który mi chodzi, ten lawendowy tradycyjny, tamten po prostu nie robi nic, a ten u mnie wydłuża, mam bardzo krótkie rzęsy i dodaje objętości. Z chęcią bym go jeszcze zostawiła, ale tak jak mówię, kupiłam teraz ten tradycyjny, tutaj Wam wrzucę zdjęcie, i z tym tradycyjnym najlepiej się czuję, dlatego że tamten wydłuża, dodaje objętości i wszystko to robi tak na styk, a tutaj idziemy bardziej w kierunku wydłużenia. On zostawia czasami, wiecie, te grudki, mi to nie przeszkadza, bo ja to stopniowo wyczesuję, natomiast gdyby Wam to przeszkadzało, to miejcie to na uwadze. Kupiłam, i tutaj muszę Wam to powiedzieć, nową wersję na Notino i chyba sprzedałam jakieś zapasy magazynowe, dlatego że kupując taki sam tusz w Rossmanie, tamten był świeżusieńki, przepraszam za cykanie palcami, natomiast ten nowy z Notino jest taki zastanawiający tą konsystencją. Gdybym nie wiedziała, jak wygląda świeżuteńki, to pomyślałabym, że ten z Notino jest idealny, ale kiedy wiesz, jak wygląda świeżuteńki, wiecie, o co mi chodzi, więc polecam szukać na promocjach z drogerii, może jeszcze dorwiecie, może będzie w najbliższym czasie. Cena regularna to około 30 zł, ale bez problemu w każdej jednej drogerii internetowej znajdziecie go na promocjach za kilkanaście. Jest wart uwagi, jest świetny, a jeżeli stracicie kilkanaście złotych, to chyba najlepiej, żebyście stracili na tuszach do rzęs. Mówię to pod tym kątem, że i tak je zużyjecie. Wiecie, nie namawiam Was na kupno podkładu za 40 kilka złotych, ale jeżeli mielibyście szukać czegoś nowego, to ja polecam właśnie szukać coś z tej rodziny Rimmela. Może Wam akurat podpasuje. Mój pewniak to też maska ratunkowa Only Bio Formuła SOS i to jest raptem moje drugie opakowanie, z tego co pamiętam. Sięgnęłam po trzecie, bo kupiłam Starsa maskę olejową do włosów. Ja używam albo olejowych, albo emolientowych, proteiny, tam różne takie mieszaniny, ale też potrzebuję w łazience tego, co mocno domyka. Jeżeli chodzi o tą maskę ratunkową, ostatnio troszkę się nią rozczarowałam. To znaczy, nie zrobiła aż takiej gładzi, jakbym oczekiwała. Jeżeli macie wysokopory, które nie są wypielęgnowane, sięgajcie w ciemno, bo zrobi gładź, domknie, dociąży, wygładzi i tak dalej. Ale jeżeli lecicie bardzo mocno z pielęgnacją, robicie to regularnie, to byłam rozczarowana, bo nie domknęła aż tak mocno. Pogoda też jej nie sprzyjała w ostatnim czasie, dlatego że przynajmniej u mnie w okolicach było bardziej wilgotno, był wiatr i ta pogoda codziennie wyglądała inaczej, więc zdziwiłam się, kiedy nie osiągnęłam tego wygładzenia. Osiągnęłam nawilżenie, widziałam to, osiągnęłam takie domknięcie i dociążenie, ale po prostu te włosy były martwe, nie błyszczały. Będę wracać, bo wydaje mi się, że to raczej chodzi o to, że to jest maska na specjalne okazje, kiedy naprawdę te włosy są zniszczone i potrzebuję ich mocno zregenerować. Nie zaś do trzymania w łazience, wtedy kiedy lecę cały czas z ładną pielęgnacją, oleję, Olaplex i tak dalej i dorzucam to. Wtedy nie ma tego efektu wow. Do zniszczonych włosów super, wysokoporowatych, niewypielęgnowanych super, ale nie ma aż takiego efektu wow, jakbym to oczekiwała. Nie jest wydajna, bo jest bardzo gęsta i trzeba jej dużo na włosy nałożyć. No nie narzekam. Jak wiecie, ja jestem z tego teamu, który lubi pielęgnację Only Bio do włosów, więc nie będę narzekać dalej. Wybaczam, na pewno wrócę, ale po prostu nie teraz.
Kochani, to już jest wszystko na dziś. Trzymam się 10, 11, 12 kosmetyków. Mam tutaj ze sobą następne projekty Denko. Mogłabym już teraz się radzi nagrywać, ale wam przypominam o pytaniu do filmu. Kosmetyk, który wam się po prostu znudził, ale bardzo go polecacie i na co aktualnie go wymieniliście. Ja muszę wam powiedzieć, że z tych wszystkich tutaj naprawdę nie mogę się doczekać jakiegoś romansu, jeżeli chodzi o karaktery pod oczy i jeżeli chodzi o kremy pod oczy i jeżeli chodzi o nowy puder, chociaż ten ostatni romans okazał się po prostu zdradą, która mocno mi dopiekła. Widzimy się w kolejnym filmie, mam nadzieję, że będziecie i będziecie oglądać. Dzięki za to, że jesteście. Udanego tygodnia. Pa, pa, kochani. Trzymajcie się. Do następnego.